Witam Was serdecznie, kochani, wrocławskie wibracje. Czas zacząć. Tym razem naszym gościem jest Włodek Lola Krakus, muzyk, aranżer i wszystkie ochy i achy. Jeszcze mogę dodać czarny koń sceny bluesowej. Mogę tak dodać? Może. Dobrze, rewelacja. No właśnie, nie udało nam się złapać ani Ciebie, ani nikogo z zespołu Joint Venture podczas koncertu w Oleśnicy. No wiadomo, jak to jest, strojenie, instrumenty, bieganina, no ciężko było. A było bardzo fajnie, bo siedziałem na którymś miejscu gdzieś tam wśród publiczności, słuchałem koncertu, nogi tam gdzieniegdzie porywały się gdzieś do tupania. No właśnie, doskonali muzycy. Na klawiszach Wojciech Karolak, za bębnami siedział Bartek Niebielecki, Marek Stingu Popów, gitara, no i oczywiście ty jako gitara basowa. Jak udało się złapać cały skład? On drums, but Bartek. On guitar, Stingu. On bass, Lola. Ladies and gentlemen, on keyboards, the incredible, the incomparable, the infamous, Mr. Wojtek, give it up. To są lata pracy. No. To się tak jakoś wykształciło. Po prostu ja z Kanosem się spotkałem dosyć wcześnie, bo chyba tak żeśmy liczyli gdzieś jakieś 12 lat temu. Zapomniałem właśnie o Carlosie. No, Carlos Johnson, tak, to gwiazda z Chicago, którego ostatnio ściągam raz w roku regularnie na, z okazji robionego wrocławskiego festiwalu bluesowego. No i po prostu od paru ładnych lat starałem się jakoś uwiecznić, że tak powiem, te wydarzenie, bo uważam, że każde spotkanie Karolaka, Wojtka z Carlosem, tak samo nie chwalę się ze mną i z kolegami oczywiście, jest dużym wydarzeniem artystycznym, tylko że z różnych powodów jakoś mi się to nie udawało. No i w zasadzie przyznam się szczerze, ten koncert w Oleśnicy to był taki rzut na taśmę po prostu. Już uruchomiłem takie sytuacje po prostu i takie znajomości, poprosiłem takich kolegów o współpracę, za co zresztą kolegom serdecznie dziękuję, że to się musiało udać po prostu i się udało. Oleśnica, tam ten rzut na taśmę, nie Wrocław. W Oleśnicy jest kilka sytuacji, które po prostu spowodowały to, że... Świetna sala, bardzo mi się podobała. Więc o to chodzi, ten ośrodek kultury, który wybudowali za unijne pieniądze zresztą, nakładem dużych starań i na pewno dużych wyrzeczeń, jest naprawdę bardzo dobrze przystosowany do wszelkich różnych tego typu eventów, typu koncerty, typu nagrania i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest w zasadzie tak, jak powinno być. No. Przejścia między krzesłami są tak fajnie dobrane, że człowiek się nie wywraca na siedzących. No jest to pomyślane, widocznie bardzo dobrze zrealizowane. Wszelkie sytuacje zaplecza i że tak powiem, zaplecza sprzętowego są tam bardzo dobrze rozwiązane. No i następną sprawą to są te ludzie. No. Ludzie są znakomici. No, po prostu. To są ludzie, którzy po prostu... Wyprzedziłeś moje kolejne pytanie. Właśnie. Tak, to przepraszam bardzo w takim razie. A nie, nic się nie stało. Właśnie o to chodzi. Publiczność po prostu jest rewelacyjna po prostu. Wiedzą, po co ludzie przychodzą na te koncerty. Nie ma tego, że siedzą z rozdzielonymi paszczami i patrzą, a co tam się dzieje na tej scenie. Tylko oni po prostu przyszli po to, żeby tego posłuchać właśnie. No. I tutaj chciałem podziękować serdecznie dwóm pasjonatom, dzięki którym dało się tą publiczność jakoś zmobilizować w Oleśnicy. To znaczy Tadziowi Grabowskiemu i Stasiowi Kanapa Kasperskiemu. Kasperowiczowi, przepraszam.
któremu tym niemniej bardzo dziękuję tu, w tym miejscu, z tego miejsca. Oczywiście pani dyrektor Domu Kultury również, bo też się zapaliła do tego projektu. Znajdujemy się w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki. Przed nami dyrektor tego ośrodka, pani Agata Szpiłek. Powiem pani, że zaskoczyła mnie ta kombinacja kultura i sport. Już myślałem, że to S na końcu, to jest sztuka. A tu jednak sport. To, co pan przed chwilą, dzień dobry państwu, to, co pan przed chwilą powiedział, przedstawiając mi kultury i sztuki, chciałabym, żeby tak było, ale niestety jesteśmy ośrodkiem kultury i sportu. Mieścimy się w tej chwili w tym nowym obiekcie. Obiekt został oddany 2 lata temu, 3 września obchodziliśmy rocznicę, a sport będzie za moment, ponieważ już w tym roku tu z tyłu za salą widowiskową pierwsza łopata zostanie wbita i zostanie wybudowana sala sportowa na 1000 osób. Wygląda to oszałamiająco. Nie spodziewałem się w Oleśnicy, w miasteczku, no, 38-tysięcznym. Aż takiej hali widowiskowej, no bo właściwie to już jest hala widowiskowa. Przed chwileczką mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda ta sala. Są świetnie zrobione krzesła. No nic, tylko siąść i czekać, aż coś się będzie działo. No właśnie, a co się działo do tej pory? Powiem może o krzesłach, bo to jest taka ciekawostka, ponieważ uczestniczyłam w tym, jak obiekt powstawał, budowany był. I powiem państwu, że największa degustacja, w cudzysłowie oczywiście, to była przy fotelach, ponieważ firma, która nam dostarczała, wspólnie z burmistrzem miasta Oleśnicy, degustowaliśmy przez pół roku fotele. Także efekt tego, i myślę, że to, co pan przed chwilą powiedział, to są słowa, które do nas docierają, po pierwsze z tych artystów, którzy do nas do tej pory dotarli, oraz mieszkańców Oleśnicy, Dolnego Śląska oraz zagranicznych, którzy do nas przyjeżdżają, ponieważ myślę, że na Dolnym Śląsku to jest jedyna sala, że tak komfortowo się siedzi i siedzący nie przeszkadza tym, który przechodzi. Nie obrażając oczywiście żadnej sali wrocławskiej, ale myślę, że to na Dolnym Śląsku jest jedyna, ponieważ siedzi się po prostu komfortowo, człowiek się nie męczy. I to uważam, że jest podstawa tego, że można siedzieć dobę, dwie i funkcjonować w tym obiekcie. Zadał pan pytanie, kto u nas był. Długo musiałabym wymieniać, ale powiem panu, że na przykład Staszek Sojka, który występował w sali widowiskowej w poprzednim ośrodku, oczywiście przyjeżdżając do nas na koncert rok temu, pojechał do starego obiektu i stamtąd wykonał telefon i mówi, że stoi, nic tam się nie dzieje pod ośrodkiem, to gdzie jest ten koncert? Gdy przyjechał tu do tej sali, zobaczył ten obiekt, tak samo podsumował ten obiekt jak pan przed chwilą. Dzisiaj wystąpi Carlos Johnson. Też Wojtkiem, nie pierwszy Karolakiem. Raz. I te dwie osoby to oczywiście nie po raz pierwszy w Oleśnicy. Wojtek, Karolak kilka razy już, natomiast Carlos wystąpi w tym składzie po raz pierwszy, natomiast w Oleśnicy po raz trzeci. Życzę w takim razie kolejnych sukcesów, bo jest to niesamowite, co tutaj dzisiaj zobaczyłem. I niesamowite jest też to, że zostaliśmy wpuszczeni nie w maliny, tylko do wszystkich prawie zakamarków, które się tutaj znajdują, i wszędzie jest ciekawie. My jesteśmy ośrodkiem nowoczesnym, także zapraszam wszystkich, aby zobaczyć to, co zrobiliśmy przez ostatnie 2 lata w tym obiekcie, na naszą stronę internetową, bo myślę, że tam jest najlepsza dokumentacja, oraz do uczestnictwa w imprezach, które przygotowujemy dla wszystkich, którzy chętni są i przyjeżdżają do nas. Dziękuję. My name is Carlos Johnson. Thank you. Wyszedłem sobie na antrakt do tam foyer. Spotkałem zapalonych słuchaczy, którzy nam opowiadali historie takie, że na przykład od 10 lat śledzą karierę Carlosa Johnsona i specjalnie przybyli na ten koncert, żeby go zobaczyć na żywo, bo za każdym razem coś innego jest. No. Czyli co, tak jak w muzyce bluesowej, no, coś co w duszy gra. Po prostu gra, jest to bardzo dziwny artysta, ten Carlos Johnson, bo to jest facet, który powinien zajmować na tym całym piedestale, no, jedno z tych najwyższych miejsc po prostu. Jest to tak zdolny muzyk, kurde, tak zdolny artysta, tak znakomity gitarzysta i wokalista, że w zasadzie powinien, takie to miejsce na tym piedestale mu się należy. We'll be right back.
po całym świecie i na całym świecie gra z różnymi ludźmi i jak się zapomina, to po prostu też mu się może zdarzyć tak, że nie pamięta, z kim gra i a poza tym, tak jak powiedziałeś, on gra za każdym razem inaczej, no. On gra tak, jak mu serce dyktuje po prostu. Jest na tyle znakomitym muzykiem, że po prostu dla niego nie ma problemów technicznych po prostu, żeby zagrać cokolwiek inaczej po prostu niż poprzednio, a też nie pamięta, z kim, jak to grał. W związku z tym czasami były takie różne, takie dziwne tarcia, jak na przykład jemu się wydawało, że na przykład gra wersję taką, którą grał z Japończykami na przykład, a tutaj grał, okazuje się, z nami w trochę innej wersji ten utwór i jakieś tam, coś tam mu nie pasowało na przykład, nie? No, ale wszyscy sobie poradzili, nie, no, biorąc pod uwagę wiadomo, to, że na jam sessionach różne rzeczy się robi. I teraz problem polega na tym z Carlosem, że po prostu on to przeżywa, zresztą widziałeś na koncercie i zresztą będziecie Państwo się mogli też przekonać sami, że on to gra po prostu całym ciałem, całą duszą po prostu i za każdym razem to jest inne i trudno na przykład to zapisać w takiej formie, żeby to się nadawało do pokazania, prawda? Bo jeżeli na przykład zdarzały się wcześniej, jeszcze jak graliśmy z kolegą Cichońskim, wcześniejsze trasy, to nam się zdarzyło raz, kurde, że graliśmy jedną piosenkę godzinę 15. To na koncercie to jest bardzo interesujące. Ludzi, których od czasu do czasu w tej samej piosence się doprowadza do szczytu jakiegoś i potem się nagle spada do zupełnego prawie zera, że muchę słychać, jak leci w sali na przykład. To jest to bardzo interesujące i ludzie u nas widzowie są do takich przeżyć nieprzyzwyczajeni za bardzo, także dla nich jest to interesujące, ale jeżeli to na przykład zapisać w formie takiej już zapisanej na taśmie czy na płycie, no to nie jest to do ugryzienia. Pamiętam naszą rozmowę tuż przed koncertem, wyjaśniłem Ci, że nasz program Wrocławskie Wibracje trwa 20 minut i czy będzie można jednego utworu nagrać, właśnie jeden utwór w całości, to praktycznie prawie, że mnie wyśmiałeś, powiedziałeś nasz utwór, to nasze utwory to są co najmniej 10-20 minut. No słuchaj, ja zaapelowałem do Carlosa przed samym koncertem, żeby starał się grać te utwory krótko. No naraziłem się na wybuch jego wściekłości prawie, że mówi, no to chyba sobie pomyliłeś artystę, z którego zaprosiłeś tutaj. Ja jestem Carlos Johnson, kurde, ja gram tak, jak mi, kurde, serce dyktuje, a nie, że ty mi każesz grać krótko, na przykład, nie? Ale to była jego złość, natomiast potem wyszedł na koncert i się okazało, że dało się zagrać to wszystko krócej na tyle, że ten jeden utwór możemy wam spokojnie udostępnić i nie zajmie całej audycji. Wrong with you, a pretty, 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 pretty baby. What is wrong with you? You don't treat me, little darling, like you used to do. Well, yeah, baby, you don't have to go. A pretty, 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 pretty baby. You don't have to go. I'm gonna pack my little rag, down that road I go. Well, I give you all my money, go downtown, you get back in that evening. So
sun goes down, oh babe, you don't have to go. I'm gonna pack my little rags, down that road I go. Come on, Sting. Don't have to go.